Siemka na moim kanale. Dzisiaj tak, taką małą rozkminę, no nie, czy warto inwestować w własny sprzęt, czy po prostu kupić sobie karnet. Nie, i to tak sobie liczyłem, ile co mnie kosztowało, to ja może przesadziłem, wiadomo, inni ludzie może mniej za to zapłacili i korzystają z tego, nie wiem, na 100%. Oczywiście, no, możemy też powiedzieć wprost, że profesjonalna siłownia nigdy nie będzie taka sama jak w domu i to też jest trudno porównywać, no nie, a chociaż też mamy takie czasy, jakie mamy, że nie wiadomo, jak jest z tymi siłowniami, czy jak będzie, bo no wiemy, jak jest. Ja się zdecydowałem w sumie dwa miesiące przed otwarciem siłowni, żeby zainwestować w swój sprzęt. Tak, chodziłem na profesjonalną, później miałem roczną przerwę, wiadomo dlaczego, bo było zamknięte. I tak sobie liczyłem, no nie, że to, co ja tutaj zainwestowałem, zwróci mi się gdzieś około, dopiero za około 4-4,5 roku. Biorąc pod uwagę, że przeciętny karnet kosztuje gdzieś około 100 zł plus dojazd, no nie. No i tu takie małe pytanie, no nie, jak wy uważacie, czy warto, czy nie, to też bym chciał wiedzieć w komentarzu, jak się na to po prostu reflektujecie, jak na to spoglądacie. Oczywiście, jak chodzi o mnie, to nie jest koniec moich wydatków. Teraz akurat sobie nabyłem krótkie grywki, tylko dlatego, żeby porobić handle o dużych nominałach takich, no na razie mam 30, teraz będę chciał zrobić sobie 35 i 40. Też dobrze, że dużo rzeczy zrobiłem sam, przypuśćmy te wszystkie małe hankielki, takie na razie jest do 16 kg, będę miał nich do 18, to czyli jeszcze jedna para. To mnie kosztowało no, śmieszne pieniądze, bo znajomy robi na wypalarce i on mi z odpadów powypalał i za cenę złomu to odkupiłem od niego szefa tam. Więc za to też nie dałem dużo pieniędzy i to ten budżet trochę, jakby to powiedzieć, został uratowany, no nie obciążony, no moja kieszeń za bardzo. Co, no też na parę rzeczy kupiłem niepotrzebnie, bo czasami tak jest, że człowiek go kupuje, pokupuje i a później sobie zdaje sprawę, że spoko, że to kupił, może kiedyś będzie używał, ale tak szczerze mówiąc, to nie, no. A są to akurat ketle i to wszystkie takie dużego nominału. Poza tym one mi się nie podobają, bo zamiast kupić żeliwne, dokupiłem z tworzywa sztucznego, czyli plastik i w środku są wylane betonem, bo one są dużych kabarytów i długo one też nie posłużą przez to, że są tak wykonane, jakie są. No nie. Co, teraz wam pokażę wyciąg może i a tak wam trochę poopowiadam, no nie, odwrócę kamerę i no. Tak jak wcześniej wspomniałem, to są te hankielki, które sam robiłem. Fajnie się na nich ćwiczy, nie powiem, że wydatek był zły, jak chodzi o te wypałki. Rurki sam sobie musiałem porobić w pracy. Więc było to ok. Tak jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, miałem 30, tutaj mam przygotowane na duże nominały. Oczywiście nie mam do tego jeszcze nakładu, bo nie mam, no, ale powoli będę to też kompletował. Tu mam no, duże kabaryty do sztangi. Tu mam rozwalone, bo niestety tam kołki nie wytrzymały, będę zmieniał uchwyty, to też będą jakieś koszty. I tak, resztę to już widzieliście, poodprowadzałem was po mojej siłowni. No i dobra. Najgorszy to jest nakład, żeby tak naprawdę kupić, bo to najwięcej on kosztuje, bo teraz i tak dobrze, że ceny złomu pospadały, bo jakby nie spadły, to pewnie bym sobie nie dokupił teraz ze 2,20, ale tak, to całe szczęście. No nie, on mnie najwięcej kosztował, nie, z tego wszystkiego, co tu się znajduje, z tego całego złomu. Sumowisko.
No i tyle, no. I tak też jestem ciekawy, jak wy o tym myślicie, czy warto inwestować. Oczywiście, no nie, ja nie mówię, że u własnego sprzętu nie mieć, tylko czy iść na grubo, czy iść tak lajtowo bardziej, że mieć, przypuśćmy, tam jakąś tam ławeczkę, trochę nakładu, żeby pomachać w razie W, a nie iść w większe koszty, czy iść w koszty już definitywnie powiedzieć siłowni profesjonalnej, komercyjnej nie i zostać po prostu, jak to się mówi, u siebie na swoich gratach. Oczywiście w piwnicy tego nie zrobimy, co idzie zrobić tam i to tak mnie trochę przekonuje bardziej w tamtą stronę, że lepiej tam. Druga rzecz, co mnie przekonuje znowu do posiadania siłowni w, dla siebie wyposażonej lepiej lub gorzej, no nie, że na tym sprzęcie może trenować każdy w sumie ze znajomych, domowników, z przyjaciół, kurde, no i z osób, które znamy, no nie, w razie W zawsze to też można sprzedać, jakieś te pieniądze odzyskamy, więc tu twierdzę, że jest troszkę lepiej, jak chodzi w porównaniu do komercyjnych siłowni, bo na komercyjne chodzimy, płacimy, ćwiczymy, no nie, no, zamkną je, mamy problem, no nie, zapłaciliśmy, tak jak ja miałem, zapłaciłem miesiąc cały, wiadomo, jak to karnet się kupuje, pochodziłem tydzień czasu, okazuje się, że stop, wszystkie kluby zamknięte. No i co? No sorry, no nie. Właściciel siłowni powiedział, że karnet zostanie zawieszony i jak powrócimy do treningu, karnety będą wznowione na ten czas, żeby je wykorzystać. Nie? Nie wiem, czy tak było, czy nie, bo tu już miałem swoje graty na tyle, że już mogłem zrobić treningi. Oczywiście systematycznie dokupuję i to jest taki, nie wiem, problem, który sam się zastanawiam, czy ja dobrze robię, czy źle. To cały czas jakaś inwestycja jest, zamiast już powiedzieć sobie stop i powiedzieć, a w dupie to mam, trenuję na tym, co jest, a nie myśleć o tym, co, że ja chcę i kupić, bo wtedy się będzie lepiej trenowała, jak będzie miała wszystko, w co sam siebie chyba okłamuje. No. Dobra, będę kończył. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał u mnie na kanale. Łapa w górę albo nie wiem, jakiś tam komentarz zostawcie. Miło zawsze poczytać, coś tam dopisać, wam odpowiedzieć. No i pozdrowienia wam wszystkim życzę i dużo zdrowia, no nie, bo to jest chyba najważniejsze, bez kontuzji i cieszyć się z życia. Nie myśleć cały czas, że ino trening jest najważniejszy, bo nie tędy droga. Człowiek też musi mieć coś dla siebie, no nie, i dla rodziny przede wszystkim. Więc jeszcze raz, do zobaczenia, do następnego.